Ja nazywam się Bogumił Zięba, jestem prezesem spółki Innowatika i na dzisiejszym spotkaniu chciałbym zaprezentować Wam informacje czy pakiet informacji dotyczący aspektów dokonywania analizy wdrożeń robotów mobilnych w Waszych organizacjach. Czyli rzecz dotyczy technologii robotów mobilnych, czyli pojazdów autonomicznych, które przewożą towary bezobsługowo i reprezentuje spółkę Innowatika, która to jest dostawcą, a także producentem robotów mobilnych, których widzicie Państwo w lewym dolnym rogu, jest to autonomiczny wózek widłowy. Istniejemy na rynku od 2017 roku i od tego czasu dokonaliśmy wielu wdrożeń, a także przede wszystkim wykonaliśmy wiele analiz przedwdrożeniowych czy wdrożeniowych robotów mobilnych. I po pewnym czasie zdecydowaliśmy się dokonać takiego podsumowania tych analiz w ramach ustrukturyzowanych punktów i pakietu informacji, których chciałbym Wam dzisiaj przekazać w ramach tego webinaru. W związku z tym te informacje biorą się z nabytego doświadczenia przez lata i może to być wartościowe podczas, nie wiem, szerzenia wiedzy na temat technologii robotów mobilnych, a także dokonywania ich wdrożeń. Kogo jest adresowany ten webinar? Ten webinar jest adresowany dla organizacji czy do osób reprezentujących organizacje, które to rozważają wdrożenie technologii robotów mobilnych albo które dokonują wdrożenia robotów mobilnych, czyli systemów AGV, AMR. Największą wartość tej prezentacji otrzymają osoby, które już mają pewne podstawowe rozeznanie w technologii robotów mobilnych i zastanawiają się nad dokonywaniem pierwszej analizy, czy oceniają tak naprawdę technologię. Więc mamy nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Wam dokonać lepszej analizy, albo przede wszystkim na co zwrócić uwagę podczas dokonywania analizy przedwdrożeniowej, jeżeli chodzi o wdrożenie robotów mobilnych. I oczywiście rozpoczynając od tego, że w projekcie najważniejszą, bardzo istotnym tematem jest dokonywanie decyzji na jego samym początku. Złe decyzje projektowe, czy złe decyzje dotyczące projektowe i w ogóle złe decyzje na samym początku w każdym projekcie mają największe konsekwencje później dla jego realizacji, ale czy wręcz dla jego powodzenia. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się wcześniej i dokonywanie dobrych decyzji na podstawie informacji. A skąd tam informacje zdobywamy? No właśnie poprzez dokonywanie analizy przedwdrożeniowej robotów mobilnych. Stąd pomysł, żeby Państwu ten pakiet informacji przedstawić szerzej, po to, abyśmy mogli i żebyście mogli być może z naszym udziałem dokonywać najlepszych decyzji dla Państwa organizacji. Jak przez jakie punkty dzisiaj przejdę podczas tej prezentacji? Przede wszystkim chciałem opowiedzieć, jak podchodzimy do analizy, od czego rozpoczynamy. Poprzez analizę procesu transportu wewnętrznego, czyli zastanawiamy się, po jaki transport, gdzie i w jaki sposób co przewozimy. Następnie ja pokażę jakieś przykłady tego. Później analizujemy wolumen, czyli ilość przewiezionych danych, przewiezionych oczywiście towarów, przepływ towarów w danym magazynie. Następnie omówię kwestie bezpieczeństwa, wymagania infrastrukturalnego, co Państwo musicie zrealizować, co dostarczyć, aby takie wdrożenie robotów mobilnych odniosło sukces. Opowiem może parę zdań o temat modeli zakupowych, zwrotu z inwestycji, a przede wszystkim również dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego. Chodzi o źródła finansowania zewnętrznego. Dobrze, to rozpoczynamy w takim razie. Zapraszam do oglądania. Więc raport z analizy przedwdrożeniowej jest to dokument, który zbiera tak naprawdę wszystkie informacje dotyczące zakresu merytorycznego, procesowego, bezpieczeństwa, także biznesowego dotyczącego wdrożeń robotów mobilnych w Państwa organizacji. Jest to dokument, który może służyć jako dokument stanowiący bazę decyzyjną do dokonywania w ogóle zakupów i decyzji wdrożenia tych robotów mobilnych, ale przede wszystkim stanowić konkretne uzasadnienie. Dokument ten również może być przedmiotem procesu zakupowego i wysyłany jako załącznik merytoryczne zapytania ofertowego do innych dostawców, którzy na podstawie tego dokumentu powinni być w stanie już dokonać pewnej oceny finansowej i zaproponować na podstawie tego dokumentu rozwiązanie. Ten dokument nie przygotowuje
nie jest dokumentem, który przychodzi z pełnym rozwiązaniem, tylko ten dokument zwraca uwagę na pewne aspekty, które musi taki proces czy projekt wdrożeniowy, proces wdrożeniowy projektu posiadać. I oczywiście dopiero później dostawcy przychodzą z rozwiązaniem w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe. Innym zastosowaniem tego dokumentu może być również dokument w działach tak zwanych continuous improvement, czyli w działach, które ciągle pracują nad pewnymi usprawnieniami w procesie produkcyjnym, tak zwanymi kaizenami, gdzie dokument może stanowić jakąś ocenę czy propozycję dokonywania pewnych usprawnień za pomocą autonomicznych robotów mobilnych. Innym zastosowaniem tego dokumentu może być również jako zakres merytoryczny do wniosku o dofinansowanie, czy z funduszy unijnych, czy też budżetowanie państwa organizacjach na kolejne lata również tych środków na te roboty mobilne. Więc zastosowań jest bardzo dużo, ale chciałem przede wszystkim, najważniejszą informacją jest to, że decyzje, które zostaną podjęte na bazie tego dokumentu analizy przedrożeniowej, będą kluczowe dla procesu wdrożeniowego robotów mobilnych, a decyzje, wiadomo, podejmuje się na podstawie danych informacji. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli dobrą analizę przedwdrożeniową, w tym momencie jest większa szansa, że podejmiemy właściwą decyzję co do choćby rozwiązania dostawcy, czy procesu, czy oceny na przykład zwrotu z inwestycji, co może skutkować oczywiście sukcesem lub porażką całego projektu wdrożeniowego. Dlatego tak ważna jest dokonywanie właściwej analizy przedwdrożeniowej i na to chciałbym się Państwu zwrócić uwagę. Jedziemy dalej. Procesy biznesowe możliwe do implementacji, więc wiadomo, że najpierw musimy określić proces transportu wewnętrznego, który będzie realizowany za pomocą robotów mobilnych. Z reguły dzieje się to w ten sposób, że albo Państwo dostarczacie pewien layout, układ hali, taki na podstawie, nie wiem, w DWG, w PDF-ie czy jakimkolwiek innym formacie do dostawcy, który to wraz i jakby rozmawiacie z dostawcą, prezentując jaki transport, z którego miejsca, gdzie chcemy transportować. Określamy miejsca pobierania, miejsce odkładcze. W kolejnych etapach również musimy sobie wyobrazić, gdzie ten pojazd będzie miał miejsce parkowania. Może gdzie ma miejsce startowe, gdzie ma miejsce ładowania lub wymiany baterii. I na tym układzie próbujemy sobie określić po prostu ten proces transportu wewnętrznego. I w tym momencie chciałbym się zatrzymać na sekundkę i zwrócić Państwu uwagę, że nie każdy proces nadaje się jako proces do realizacji za pomocą robotów mobilnych. Roboty mobilne realizują wyłącznie proces, który jest powtarzalnie, proceduralnie opisany przez pewien rodzaj algorytmu, gdzie możemy, oczywiście algorytm może być bardzo, bardzo skomplikowany, ale te strategie transportu muszą być ściśle zdefiniowane. Chodzi o to, żeby wykluczyć sytuację, że robot mobilny ma na przykład podebrać paletę z bliżej nieokreślonej sytuacji, niewyzwolony jakimś konkretnym zdarzeniem, tylko po prostu podebrać, dlatego że mamy o pracownika, który zawsze wie, o której godzinie, gdzie i skąd te palety podebrać, które zawsze leżą w różnych miejscach nieokreślonych. Więc tego musimy przestrzegać, że jednak jest to proces, pewien rodzaj informatyczny i musimy próbować ten w sposób ustrukturyzowany ten proces zdefiniować. Największe zastosowanie roboty mobilne mają do procesu, który jest oczywiście powtarzalny, czyli tam, gdzie mamy powtarzalną ten transport wewnętrzny, na przykład z linii produkcyjnej, jak zjeżdżają towary gotowe, jadą na magazyn towarów gotowych, to wówczas jest to idealny proces do realizacji. I przede wszystkim tam, gdzie mamy długie, proste i długie przejazdy. Czym dłuższe proste i czym dłuższe przejazdy, tym bardziej roboty mobilne lepiej się czują, dlatego że najmniej tracą w stosunku do operatorów manualnych, ale to może powiem o tym na kolejnych slajdach. Teraz pokazuję Państwu proces, który jest oczywiście bardziej skomplikowany, bo tak jak pokazałem w poprzednim slajdzie, proces transportu wewnętrznego i linie tutaj przerywane, to są ścieżki, po których poruszają się roboty i my razem z klientem dokonujemy takiego pierwszego projektu wstępnego ścieżek transportowych.
To jest takie podejście, które jest stosowane w tak zwanych projektach AGV, których definiują się ścieżki. I dla jasności, te ścieżki nie są definiowane w jakiś sposób infrastrukturalny, czyli nie ma potrzeby malowania linii, czy malowania, tym bardziej kładzenia linii optycznych czy magnetycznych w posadzce, tylko roboty AGV i MR mają w nazwie autonomous, choćby właśnie z tego powodu, że nie potrzebują, że autonomicznie orientują się w przestrzeni, nie potrzebują żadnej infrastruktury zewnętrznej, być może poza drobnymi reflektorami zawieszonymi na ścianach, do lokalizowania do lokalizowania się w przestrzeni. Natomiast wyznaczamy ścieżki. My jesteśmy takim, i są dwa podejścia do definiowania sposobu poruszania się tych robotów mobilnych. W tak zwanych robotach AGV jest to podejście polegające na tym właśnie, że rysujemy w programie do definiowania ścieżek, wszystkie ścieżki dla tego robota mobilnego. Często spotyka się również drugie podejście w takich robotach, tak zwanych EMR, troszeczkę mniejszych. O klasyfikacji tych robotów można dużo mówić, ale na razie przyjmijcie Państwo informację, że są dwa podejścia do projektowania transportu, i w tym drugim podejściu nie rysuje się ścieżek, ale wyłącznie pokazuje się obszar początkowy, gdzie ten robot startuje, i obszar końcowy. Licząc na to, że ten robot znajdzie sobie już przejazd między początkiem a końcem, bazując na mapie hali, w której się znajduje. Czyli samemu sobie wyznacza ścieżkę i oczywiście w tym momencie ta nazwa autonomiczny staje się jeszcze bardziej dla nas znacząca. Natomiast my, jako dostawca, jesteśmy z tej jakby grupy produktów, na których się wyznaczają ścieżki, choćby dlatego, że nasz robot po prostu ma dużo większe gabaryty, przewozi dużo większe towary i on nie możemy sobie pozwolić, żeby gdzieś kluczył po wąskich korytarzach. Dlatego te ścieżki są wyznaczone. Kolejnym tematem podczas wyznaczania ścieżek jest ich oczywiście szerokość. Są pewne normy bezpieczeństwa, o których powiem w późniejszym etapie prezentacji, które narzucają na wdrożenie robotów mobilnych, szerokość ścieżek i prędkość poruszania się w zależności od ścieżek, ale również od ruchu, czy jest to ruch jednostronny, dwustronny, czy roboty, czy inne pojazdy się wymijają, czy też nie. Także bardzo znaczenie ma również szerokość tych ścieżek, która jest przez firmę, która dokonuje takiej analizy przedrożniowej, mierzona, sprawdzona, gdzie możemy, jaką prędkością jeździć. Często firmy dysponują, łącznie z naszą firmą, symulatorem, gdzie wpisujemy i de facto pokazujemy ścieżki, jak i punkty, tak zwane procesowe, gdzie symulator samemu już wylicza, ile robotów jest potrzebnych do realizacji danego transportu wewnętrznego. To o tym również zaraz za chwileczkę powiem. Natomiast chciałem powiedzieć, że są dwa podejścia znowuż do projektowania tego transportu wewnętrznego. Pierwsze podejście jest to, które widzimy dzisiaj na ekranie, polegające na tym, że na podstawie layoutu układu graficznego dokonujemy projektowania ścieżek, jak i miejsc podebrania, odłożenia towaru, który zostaje przewożony, a drugie podejście jest takie, że bardziej zaawansowane, że czyli firma, która taką analizę dokonuje, wykonuje tą analizę w swoim narzędziu symulacyjnym. My jako firma Innovatica AGV również takie narzędzie symulacyjne posiadamy i chciałbym je zaprezentować na kolejnym z cyklu webinarów, jeżeli uznacie Państwo, że to jest dla Państwa na tyle interesujące, że wrócicie do nas po kolejne treści na naszą kanał YouTube firmy Innovatica AGV. W kolejnym kroku chciałem powiedzieć, że to, co pokazałem poprzednio, było wyłącznie takim ujęciem dwuwymiarowym. Wiadomo, że nie zawsze roboty poruszają się wyłącznie w dwóch wymiarach, czyli nie zawsze te palety leżą na ziemi. Mogą również palety być ustawione trójwymiarowo, co oznacza, że mogą być czy ustawiane na regałach powyżej siebie. Przede wszystkim jest to podejście bardziej zaawansowane dla robotów tak zwanych reach tracków czy stackerów, które to ustawiam, wiadomo, na regałach na określonej wysokości. My również takim robotem dysponujemy, który odstawia palety do 2,5 metra, w związku z tym należy wówczas podejść do analizy przedwdrożeniowej nie tylko dwuwymiarowo, ale również trójwymiarowo, mając na uwadze również
adresowanie wszystkich miast paletowych przestrzeni trójwymiarowych w regałach na magazynie. Kolejnym tematem, który jest istotny w analizie przedrożeniowej, to jest określenie tak zwanego wolumenu transportowanego towaru. W związku z tym chcemy określić, ile towaru na których misjach, trasach czy procesu transportu wewnętrznego jest przewożone. To jest bardzo istotne z punktu widzenia oceny, ile pojazdów autonomicznych, ile robotów autonomicznych jest potrzebnych, aby taki proces zrealizować. W związku z tym pytamy zawsze klienta, najpierw definiując oczywiście te procesy transportu wewnętrznego i później dopytujemy, przepraszam bardzo, jaka jest ilość przewożonych towarów pomiędzy określonych procesach transportu wewnętrznego. Z reguły jest to mierzone, ile tych przejazdów jest dokonywanych na jednostkę czasu. W tym przykładzie akurat są to godziny. Czyli widzimy 5, 12, 6 transportów na godzinę w ramach tego transportu wewnętrznego. Oczywiście jednostka czasu może być dowolna i jakikolwiek inny sposób może być to określony, natomiast wszystko sprowadza się do tego, że musimy wiedzieć po prostu, jakie jest wymaganie. Kolejnym tematem to jest przede wszystkim określenie również jakichś okien czasowych, bo czasami niektóre procesy transportu wewnętrznego mają pewne okna czasowe i wymagają, aby na przykład surowce do linii produkcyjnej były dostarczane w określonej częstotliwości, bo w innym przypadku linia produkcyjna nie będzie zasilona odpowiednio i spowoduje to zatrzymanie produkcji, co się będzie wiązało z ogromnymi stratami niedopuszczalnymi dla klienta. W związku z tym te okna czasowe są definiowane i podczas wdrożenia i w tej analizie przedrożeniowej zaznaczony jest proces, który jest absolutnie musi być wykonywalny po to, żeby ta linia produkcyjna była zasilana. I oczywiście może to być wykonywalne przez jeden robot, ale w sytuacji, kiedy ten jeden robot na przykład utknie z powodu ładowania, zostanie zablokowany, czy ulegnie awarii, takie rzeczy też się zdarzają jak w technice, to wówczas system zarządzania flotą, czyli tak zwany system, który kontroluje poruszenie się tych robotów, uruchomi kolejne roboty po to, żeby wykonywać ten proces transportu wewnętrznego. Więc również w analizie przedrożeniowej dokonywana jest pewien rodzaj oceny procesów, nadawanie im priorytetów i ustalanie, który z nich jest krytyczny dla działania organizacji, a także pewien okien czasowych. I to wszystko jest uwzględnione, zapisywane. Czyli te informacje są od Państwa zbierane i precyzyjnie zapisywane w tym dokumencie analizy przedrożeniowej. Wracając jeszcze do ścieżek i do określenia ilości pojazdów, ta informacja trafia albo do po prostu analityka, który ma odpowiednie narzędzia, jest wyposażony w postaci narzędzia Excela czy innych heurystycznych dokumentów, na podstawie której liczy ilość pojazdów niezbędnych, lub też są te symulatory, między innymi jak ten, który my posiadamy, który umożliwia wyliczenie ilości pojazdów dla danego procesu transportu wewnętrznego. Czyli co my liczymy? Liczymy przepustowość procesu na podstawie długości i szerokości ścieżek, czyli czym dłuższe ścieżki, tym wiadomo, pojazdy jeżdżą dłużej, ilości zakrętów, dlatego że pojazdy muszą na zakrętach, wiadomo, zwalniać. Istotnym kwestią do określenia ilości jest ilość podbieranych operacji, odłożenia, podebrania towaru z danego magazynu. Charakterystyka ruchu wewnętrznego, czyli musimy wiedzieć o tym, czy te pojazdy się wymieniają, jaka jest szerokość ścieżek, po to, by móc określić prędkość. Istotnym tematem również jest strategia ładowania. I tutaj chciałbym przeznaczyć osobne może spotkanie z Państwem na temat omówienia strategii ładowania pojazdów AGVMR. Bo są różne strategie, głównie polegające, właściwie są dwie, które można porównywać. Jedna z nich polega na wymianie baterii, w związku z tym pojazd przyjeżdża i operator manualnie wymienia tą baterię, a druga strategia jest do ładowywania autonomicznego, że pojazd samemu dojeżdża i w sposób albo bezprzewodowy indukcyjny, albo stykowy ładuje swoją baterię. Więc w zależności od strategii ładowania i czasu ładowania tej baterii, również definiujemy ilość pojazdów niezbędnych do realizacji transportu wewnętrznego. No i oczywiście ta ostatnia rzecz, o której mówiłem wcześniej, czyli wymagania odnośnie danego procesu transportu wewnętrznego, który to tworzy, na podstawie których nadajemy priorytety, czy nadajemy krytyczność danemu procesowi po to, aby móc go realizować za pomocą określonej floty pojazdów transportu
wewnętrznego. Kolejny temat i kolejny rozdział analizy przedrożniowej to przyglądamy się temu, co przewozimy. To ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że różne pojazdy, tak jak i samochody w naszym konsumenckim świecie, służą do różnego rodzaju transportu. Tak, podobna rzecz się ma z robotami mobilnymi. Na rynku jest bardzo szeroka gama robotów mobilnych, począwszy od bardzo małych robotów mobilnych, takich, które przewożą pojedyncze detale czy kuwety, po wielotonowe, wielkogabarytowe roboty mobilne, mające udźwig wielotonowy, przewożący bardzo duże towary. W związku z tym bardzo istotnym tematem jest skatalogowanie podczas wizyty u klienta i podczas dokonywania takiej analizy przedrożeniowej, skatalogowanie typów produktów i towarów przewożonych przez te roboty mobilne, po to, aby móc później w zapytaniu ofertowym czy ewentualnym wymaganiom, które są stawiane takim robotom mobilnym, zaadresować, co my chcemy dokładnie przewozić. I tutaj na dzisiejszym slajdzie, na dzisiejszej prezentacji na slajdzie pokazałem parę typów produktów, które są przewożone. Po lewym górnym rogu widzicie Państwo kontenery, które przewożą jakieś detale w branży automotive. To jest bardzo często spotykane. Widzieliśmy już parę razy tą sytuację, że te kontenery są bardzo aktywne tam i z reguły szukamy rozwiązania do przewożenia kontenerów. Oczywiście drugi temat, no to są po prostu palety. Wiadomo, że obrót paletowy jest bardzo popularny w transporcie wewnętrznym i mamy różnego rodzaju palety, które musimy ocenić również przez szczegółową analizę, które palety mogą być przewożone. Trzecie zdjęcie pokazuje sytuację, w której towar wystaje poza obrys danego wózka. I to ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że również podczas analizy szerokości ścieżek transportowych analizujemy, czy ten towar wystaje. Nie mówię, że nie jest możliwe przewożenie towaru, który wystaje poza obrys wózka, natomiast to należy również w analizie bardzo precyzyjnie zawrzeć, bo ma to również wpływ również na prędkość poruszenia się, o czym zaraz Państwu opowiem, ale również na szybkość manewrowania się, a przede wszystkim ilość miejsca niezbędnego do realizacyjnego transportu wewnętrznego. Następnie widzicie Państwo również różnego rodzaju kontenery, które mogą być przewożone z każdej strony. I w prawym dolnym rogu mamy product placement, nasz pojazd autonomiczny wózek widłowy, który przewozi podwójne palety. Jest to jeden w swoim rodzaju na rynku autonomiczny wózek widłowy, który potrafi przewozić dwie palety równolegle. Także również takie sytuacje są jak najbardziej możliwe. Kolejny temat i właściwie temat rzeka, na którym chciałbym poświęcić osobne spotkanie i osobne nagranie, to jest bezpieczeństwo. W Europie mamy obowiązek każdy produkt, który jest na rynku, ma obowiązek otrzymania certyfikatu CE, co oznacza, że spełni on pewien rodzaj norm. Nie jest wymagane, aby każdy pojazd, który ma CE, spełniał tą normę, która jest napisana tutaj, czyli to jest norma N ISO 3691 dotycząca wózków przemysłowych bez kierowcy i ich systemów. Jest to po prostu wskazanie, pewien rodzaj dobrych praktyk, które te wózki muszą spełnić, natomiast nie jest to regulowane prawnie, że ktoś kontroluje, czy te wózki spełniają wszystkie zalecenia opisane w tej normie. No, wiemy o tym, że wiele produktów, szczególnie z Dalekiego Wschodu, ma bardzo luźny stosunek do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te wskazania w tej normie. Natomiast wszyscy szanujący się producenci, łącznie pozwolę się również do tego grona zaliczyć, znaczy spółkę, którą prezentuję, do tego grona zaliczyć. Szczegółowo przestrzegamy wskazań opisanych w tej normie, dlatego żeby no one z czegoś wynikają i są jakimś zestawem dobrych praktyk dla wózków przemysłowych bez kierowcy. Więc przede wszystkim punktem numer jeden jest to ustalenie środków redukcji ryzyka. Ustalamy sobie, jaki wózek powinien mieć te aktywne i pasywne. Aktywne to są, ukrywają obecność obiektu w obszarze danego wózka, są to skanery bezpieczeństwa, czujniki nacisku i systemy PLC bezpieczeństwa, czyli redundantne systemy bezpieczeństwa sterowniki, a pasywne to są informacyjne
przyciski zatrzymania, światło ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe. W związku z tym enumerujemy te wszystkie środki redukcji ryzyka po to, aby wówczas podczas oceny ryzyka również uwzględnić, w jakie środki redukcji taki pojazd powinien być wyposażony. I to wszystko się dzieje na etapie analizy przedwdrożeniowej. Kolejnym tematem to jest coś, co zostało również opisane w tej normie 3691. Określamy strefy operacyjne. W tej normie jest wyszczególnionych 5 stref, o których chciałbym poprowadzić osobne spotkanie z Państwem, jeżeli Państwo byliby zainteresowani. Natomiast my te strefy również jako podczas tej analizy definiujemy, oznaczamy je na mapie, omawiamy i dostosowujemy, co jest ciekawe, prędkość poruszenia się wózka i dostosowujemy również środki redukcji ryzyka do danej strefy. I to wymaga pewnego rodzaju ekspertyzy i doświadczenia w definiowaniu wdrożeń dla systemów AGV, systemów AME. Kolejny temat to jest omówienie różnych scenariuszy działania pojazdów w zależności od stref, tak? No to jest dokładnie to, co powiedziałem, zmiany prędkości i zachowania przy wykrywaniu przeszkód, kiedy pojazd z reguły to, czyli kiedy pojazd po prostu zwalnia, kiedy się zatrzymuje, określenie prześwitu i odległości, bo to jest kluczowe, te normy definiują dokładne prześwity pomiędzy pojazdem AGV a otoczeniem, które musi być spełnione po to, żeby na przykład była droga ucieczki dla ludzi. W związku z tym to wszystko przechodzi przez taki audyt bezpieczeństwa wstępny, dając pewne wskazówki kolejnym, nie wiem, czy dostawcom, czy po prostu podczas analizy, na co należy zwrócić uwagę podczas wdrożeń robotów mobilnych AGV AMR. Bezpieczeństwo, temat rzeka, o tym można bardzo długo mówić, natomiast co do zasady, uprzyznaje się w organizacjach, że systemy AGV, AMR, z uwagi na fakt, że są nieco upośledzone, czy bardzo upośledzone w kontekście nierozróżniania zasad ruchu transportu wewnętrznego, mają zawsze pierwszeństwo. Piesi muszą to pierwszeństwo przestrzegać i pozostałe pojazdy również. Istotną kwestią jest to, że należy przeszkolić pracowników i osoby pracujących w bliskim kontakcie czy w obszarze pracy wózków AGV-AMR z zasad bezpieczeństwa po to, aby te osoby mogły w odpowiedni sposób mieć interakcję czy być przyzwyczajone do pracy z tymi pojazdami. I również taki audyt, takie wskazówki dla personelu również zakłada. Kolejny temat to jest integracja z systemami zewnętrznymi. Nie wiem, na ile to jest widoczne na tym białym ekranie, natomiast proszę zauważyć, że systemy AGV, AMR nigdy nie działają same, muszą być zasilane zleceniami, zadaniami po to, aby te systemy, aby te roboty mobilne wiedziały, co mają przewozić i skąd, dokąd jechać. Te zadania przychodzą z tak zwanego systemu zarządzania flotą, który każdy dostawca dostarcza samodzielnie i pytanie jest następujące, skąd system zarządzania flotą wie w takim razie, gdzie wysłać pojazd i skąd co przewieźć. Ten system zarządzania flotą wie stąd, że jest zintegrowany znowu z innymi systemami, które są już systemami klienta. Mogą to być systemy typu na przykład ERP, typu MES, typu WMS, ale czasami są też prostsze rozwiązania, mianowicie prostsze albo po prostu inne, polegające na tym, że integrujemy system zarządzania flotą z kasetami przycisków, gdzie operator po prostu wywołuje daną misję poprzez naciśnięcie przycisku. Ta informacja trafia znowu do systemu zarządzania flotą, który w odpowiedni sposób i w odpowiedniej strategii wydaje to zlecenie do danego robota mobilnego. Innym rozwiązaniem jest system czujników, polegający na tym, że te czujniki instalujemy na końcach na przykład rolotoku, możemy również wykrywać obecność palet w gnieździe paletowym i na bazie tego informujemy pojazdy mobilne, roboty mobilne o tym, że należy przewieźć dany towar. Więc w ramach analizy przedwdrożeniowej zawsze pada pytanie, a skąd system zarządzania flotą będzie wiedział o liście zadań, które ten robot ma wykonywać. Więc proszę Państwa, proszę być na to pytanie gotowi. Jak przyjedziemy, bo na pewno to pytanie padnie, ale już na tym etapie przeddrożniowym trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanawiać.
dojechał teraz właśnie kolejny wózek z integracją systemami ERP, MES i WMS. Na podstawie tych wcześniejszych informacji domyślacie się Państwo, że również systemy zarządzania flotą muszą komunikować się z wózkami poprzez sieć bezprzewodową, sieć Wi-Fi. W związku z tym jest stawiane wymaganie, abyście Państwo w swoich firmach dysponowali siecią Wi-Fi na obszarze działania wózka, przynajmniej w obszarze tym, w którym działają więcej niż jeden wózek, po to, aby te wózki mogły koordynować swoją pozycję i koordynować pracę systemu zarządzania flotą. Więc istotne, bardzo istotne jest po prostu łączność z tym systemem zarządzania flotą. Również istotne jest to, żeby te wózki mogły. Tym pytaniem jest również to, czy musi być pokryta cała hala siecią Wi-Fi. Więc nie musi być. Musi być pokryta tylko tam, gdzie jest wydawane zlecenie danego wózka i wszędzie tam, gdzie współpracują dwa lub więcej wózków, po to, aby można było te wózki ze sobą w jakiś sposób synchronizować i koordynować współpracę między nimi. Kolejnym tematem wymaganym do wdrożenia robotów mobilnych jest wydzielenie dedykowanych miejsc na hali do ładowania, wymiana akumulatorów, minimum jednego pola startowego i postojowego dla każdego wózka, dla każdego robota, po to, aby można było zaparkować w sytuacji, kiedy na przykład nie będzie zadań dla danego robota. Robot musi w jakiś sposób znaleźć sobie miejsce, robot musi naładować baterię lub ją wymienić. W związku z tym to wszystko na etapie analizy przedrożeniowej należy przewidzieć, jak również należy przewidzieć położenie sieci, które na przykład łączy te kasety sterujące, łączy ze sobą Fleet Managera, czyli ten system zarządzania flotą, ewentualnie inne czujniki niezbędne do realizacji tego projektu. Więc to wszystko przewidujemy i próbujemy już na etapie analizy przedrożeniowej pewien pierwszy szkic wspólnie dokonać. Kolejnym bardzo istotnym tematem, no to jest po prostu temat biznesowy, czyli kończymy na dzisiaj, na chwilę obecną. Kończymy analizę techniczną i merytoryczną, przechodzimy, rozmawiamy z finansami, bo oczywiście istotną kwestią jest, kiedy ten robot się zwróci i kiedy na nakłady, które zainwestujemy w robota, przyniosą po prostu zyski. Na pytanie jest jak najbardziej zasadne i wiemy o tym, że bardzo ważnym punktem decyzyjnym jest po prostu są informacje finansowe związane z właśnie zwrotem z inwestycji. Tym bardziej jest to złożony temat, dlatego że roboty mobilne z uwagi na sposób funkcjonowania, normy bezpieczeństwa i też systemy bezpieczeństwa, które są zainstalowane, działają po prostu wolniej niż operatorzy manualni. Szacujemy, że ta praca jest wolniejsza na poziomie od 40 do 70% wydajności operatora zwykłego wózka widłowego. Słyszę teraz głęboki oddech ulgi wszystkich operatorów wózków widłowych, którzy poczuli się bezpiecznie w swojej roli. Natomiast tutaj chciałem zwrócić jeszcze uwagę, żeby tak bardzo nie cieszyli się z uwagi na to, że jeden wózek zastępuje trzech operatorów na 24 godziny pod warunkiem, kiedy firma pracuje trójzmianowo. Ja oczywiście żartuję, że operatorzy wózków widłowych są zagrożeni, bo sytuacja rynkowa na rynku pracy jest wręcz przeciwna, to cały czas jest niedobór operatorów wózków widłowych i nawet tam, gdzie udaje nam się zautomatyzować transport wewnętrzny, ci operatorzy zawsze przesuwani są do innych zadań. Nie spotkaliśmy się nigdy z sytuacją, gdzie ktokolwiek został zwolniony, więc bardzo proszę być tutaj spokojny. Ja tylko po prostu porównuję, że jeżeli mamy jeden wózek widłowy i pracę trójzmianową, no to wówczas ten zysk stąd pochodzi. I dlatego i tam jest udowadniany. My wspólnie z klientem dokonujemy takiej analizy również finansowej. Oczywiście klient nie zawsze i właściwie rzadko chce te dane finansowe nam pokazać, ale my możemy sobie wyobrazić, że jakie są mniej więcej koszty pracy i jaki jest koszt operatora wózka widłowego, koszt samego wózka, koszty pracy trójzmianowej. Mniej więcej wiemy, po ile wózki autonomiczne są wdrażane. I tu jest jakiś przykład zwrotu z inwestycji, bardzo może chybiony i dane nie są aktualne, ale chciałem tylko Państwu pokazać, że takie wykresy są dokonywane. Proszę przyjąć to jako luźny przykład, w którym to my służymy pomocą również w kontekście
tak zwanego paybacku, bo na pewno dyrektor finansowy, czy zarząd, czy właściciel zapyta, ale kiedy ten transport wewnętrzny, autonomiczny się zwróci. Sens istnienia takiej firmy jak naszej firmy Innowatica AGV polega właśnie na tym, aby dokonać zwrotu z inwestycji poniżej 24 miesięcy i po to, żeby później już te wózki zarabiały na siebie, co jest bardzo realnym scenariuszem, jeżeli pracujemy na trzy zmiany. Kolejnym tematem, który nie jest często eksplorowany i mało znany, to jest nie tylko oszczędność finansowa, ale autonomiczne wózki widłowe czy roboty mobilne słyną z tego, że nie uszkadzają towarów w transporcie i przeładunku, bo z uwagi na fakt, że one poruszają się bardzo bezpiecznie, są oczujnikowane i jakby cały czas skanują przestrzeń dookoła, nie ulegają, nie uderzają w różnego rodzaju regały czy w jakieś przeszkody, po prostu zatrzymują się. W związku z tym ten towar nie jest tak bardzo narażony na uszkodzenie, jak w przypadku pracy manualnej, gdzie wiadomo, że my, ludzie, ulegamy często znużeniu. Mam nadzieję, że nie następuje to podczas dzisiejszej prezentacji u Państwa, lub też zmęczeniu, gdzie ja czuję się też bardzo dobrze, ale wiadomo, że często po paru godzinach pracy człowiek już ulega zmęczeniu i popełnia po prostu błędy, co się nie zdarza po prostu wózkom, autonomicznym wózkom widłowym. Ostatni temat to jest źródło finansowania zewnętrznego. W jaki sposób możemy finansować takie pojazdy autonomiczne? Jest bardzo dużo różnych powodów i źródeł sposobów finansowania. Jednym z nich są oczywiście fundusze unijne, gdzie my pomagamy konsultingowo takie fundusze dobrać. My przygotowujemy wkład merytoryczny do wniosków, staramy się wspierać podczas procesu aplikowania o te fundusze, po to, aby można znaleźć sposób finansowania zewnętrznego, co na pewno ułatwi Państwu dokonywanie takich zakupów. W tym momencie pokazałem, że są dwa programy. Jest program cyfryzacji w Małopolsce, jak i jest program krajowy z PARP-u. I tych programów jest bardzo dużo. Żyjemy w bardzo dynamicznym okresie i według mnie i wszystkich wskazań rynkowych szykuje się bardzo dobry moment na finansowanie takich robotów. W związku z tym szukajmy zewnętrznych finansowań, szczególnie w sektorze, jeżeli Państwo zaliczacie się do sektora firm MŚP. Kolejny temat, no to są po prostu roboty przemysłowe i tak zwana ulga na robotyzację. Jest to po prostu przepis skarbowy polegający na odpisaniu sobie kosztów robota przemysłowego z kosztów uzyskania przychodu roboty. I to jest dobra informacja. Robot mobilny jest zaliczany do klasy i sklasyfikowany jako robot przemysłowy. Oczywiście to musi być zastosowane w zastosowaniach przemysłowych, w związku z tym wówczas możemy taki robot sobie odliczyć. I ostatnim tematem to jest sposób i modele zakupowe takiego robota, i tutaj też pomagamy ocenić, bo są tak naprawdę trzy, czyli jest zakup capexowy, jest możliwość później jakiegoś tam upexowego najmu krótko- lub długoterminowego, lub oczywiście leasingowania. I staramy się te trzy modele po prostu finansowania tego robota z Państwem ustalić i dobrać, aby to było jak najbardziej dla Państwa korzystne. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy udział. Chciałbym tylko podkreślić na sam koniec, że nasza firma dokonuje takich analiz przedrożniowych w sposób zupełnie bezpłatny, więc zachęcam do kontaktu z nami. My chętnie do Państwa przyjedziemy i wspólnie taką analizę dokonamy. Ważną informacją jest to, że nie rościmy sobie żadnych praw do tej analizy, przekazujemy to, co ustalimy do Państwa dyspozycji, po to, abyście mogli tę analizę w bardzo szerokim stopniu używać dla swoich korzyści. My oczywiście mamy nadzieję, że po tej analizie będziemy brani pod uwagę jako dostawca robotów mobilnych Państwa organizacji. Z lewej strony podaję namiary na naszą firmę. Firma się nazywa jeszcze Innowatica AGV. Znajdziecie Państwo nas pod adresem e-mail na stronie internetowej. No i zachęcam oczywiście nas do subskrybowania na kanale YouTube. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia przy najbliższej analizie przedrożeniowej.